Cześć moi kochani, witajcie w walentynki i dzisiaj mam dla was walentynkową kolekcję Action. Wiem, że szybko się wyprzedała, udało mi się coś też dorwać w Holandii, więc pomyślałam, że dzisiaj będzie dobry dzień, żeby ją wrzucić. No i jak będziecie w Action, możecie sobie jeszcze upolować coś, jeżeli traficie. 17,95 zestaw szminek, 14,95 paleta serduszko, mamy też takie piękne róże po niecałe 10 zł, mamy też inne rzeczy, także jak jesteście ciekawi, zostańcie ze mną, bierzcie sobie coś pysznego do picia i spędźmy tę chwilę razem. Zanim zacznę, proszę o kciuki do góry, zostawcie po sobie ślad, będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Kochani, na twarzy mam już podkład Facefinity, który jest jednym z moich ulubieńców, ponieważ daje efekt totalnego Photoshopa. Mam go w kolorze N45 Warm Almond. Wokół oczu korektor z Catrice nawilżający True Skin, też bardzo fajny korektor w kolorze 002. Pod oczami puder, oczywiście Hehan Stylizacja, gdzieś go tutaj mam go. Hehan Stylizację pod oczami. Na policzkach Eveline Choco Glamour. Delikatnie się wykonturowałam tym kremowym bronzerem, który bardzo lubię. Kolor 01 mi super pasuje. To jest taki jasny właśnie konturek, który no nie widać go tak mocno, ale tak delikatnie podkreśla rysy twarzy. I całą twarz upudrowałam Banana Powder od Ingrid. Także to jest to, co już mam na sobie. Na sobie też koszula z Borna. I zaczynamy. I zacznę sobie, kochani, dzisiaj od tej palety, której jestem bardzo ciekawa. Już widziałam właśnie parę jakichś filmików na TikToku, mi wyskoczyło, leć po tą paletkę, że taka super. Zobaczymy, czy super, czy w ogóle warto ją kupić, czy po prostu jest słodka, czy będzie to makijaż dla dzieci. Zobaczymy. Także wygląda tak. Wygląda jak makijaż dla dzieci, szczerze mówiąc. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na oczach. Wezmę sobie pędzelek, mam już nałożony korektor, także powieki są przygotowane. I lecimy tutaj. Po prostu zrobię sobie jakiś taki neutralny makijaż. Zobaczymy, jak jakość tych cieni. No muszę wam przyznać, że pigment to tutaj jest. Myślałam, że tutaj w ogóle pigmentu nie będzie, że to będą takie cienie w stylu zabawka dla dzieci, ale nie. Ale pigment jest. Weźmy sobie coś tutaj błyszczącego. Może ten cień. Lecę na dół. Nie no, pigment jest. Powiem wam, że jestem zachwycona jakością tych cieni. Wow. No, naprawdę spoko jakość. Jestem w szoku, jestem naprawdę w szoku. Dobra, na środek powieki nałożę sobie ten złoty. Za taką cenę taka paleta? Nie dziwię się, że się wyprzedała. Wygląda jak paleta dla dzieci, a jest jakości naprawdę perfumeryjnej. I zrobię sobie jeszcze taki akcent różowym cieniem, który mam tutaj właśnie. Nie mam pytań, naprawdę. Wiem, że tutaj tak w tym świetle, ponieważ mamy sztuczne światło, może się wydawać tak strasznie tu jasno, ale powiem wam, że jakość tych cieni jest świetna. Praktycznie nie ma osypu. Naprawdę się fantastycznie nakładały. Zrobię sobie jeszcze jakieś mini swatche tutaj, tych kolorów, których nie użyłam. Patrzcie na to. Naprawdę świetna jakość. Za 15 zł? Bardzo fajna paletka. Jestem w szoku. Błyskawicznie pomalowałam. Dobra, przejdźmy do czegoś, co jest must have z Action. Jest to zestaw kredek. I ja te kredki już kiedyś kupowałam w Holandii. One zawsze wychodzą w różnych wersjach kolorystycznych. Na lato trochę bardziej pastelowe, na zimę takie trochę bardziej burgundowe. I taki zestaw kosztuje 10 zł za 10 kredek. Więc wychodzi złotówka za kredkę. I te kredki mogą być stosowane zarówno do ust, jak i do oczu. Więc świetne rozwiązanie właśnie jako make-up, oczy, usta. Jest oczywiście czarna kredka, ale są też bardziej pastelowe kolory. Ja sobie tutaj zacznę od tego koloru nudziakowego, który nałożę tu w wewnętrznym, na linii wodnej. I trochę rozjaśnię, bo to jest taki bardzo ładny beżowy. Można też nałożyć biały. Niestety przy czerwonym i różowym makijażu wygląda, jakby oczy były takie trochę chore. To zdaję sobie z tego sprawę, jak u królika trochę. Także zobaczymy, jak to będzie dalej, jak doczepię rzęsy i w ogóle. Wezmę sobie teraz brązową kredkę i troszeczkę zaznaczymy linię rzęs. Kredki są w porządku, nie są może jakieś nie wiadomo jakiej jakości, ale są takie ok. Tak, mogła być odrobinę bardziej miękka ta kredka, bo trochę dziubię w oko. Troszeczkę delikatniejsza by się przydała. Tutaj to pozostało przestrzeń wypełnię sobie cieniem brązowym. Trochę rozmażę tą kreskę.
Dobra, kreska jest, nie wiem czy mi się ten różowy podoba, może go zmarzę, to jeszcze nie jest pewne, czy tak zostaje to, czy nie. Natomiast tuszujemy rzęs tuszem Sky High od Maybelline. Jestem naprawdę zadowolona z palety cieni pod kątem jakości. Czy nie wiem, czy jestem zadowolona z samego makijażu, w sensie z tego jak to wyszło, ale z jakości cieni jak najbardziej. I teraz będziemy przyklejać sztuczne rzęsy, oczywiście z Action. One też kosztują kilka złotych, nie pamiętam dokładnie ceny, bo już je kupiłam jakiś czas temu. Handmade eyelashes, które mają również klej, natomiast będę używała mojego własnego, bo jest lepszy. Tak wyglądają te rzęski na przezroczystym pasku. I teraz je tak przymierzę trochę. Na pewno końcówkę będę przyczepiała na kresce. Co chcę najpierw zrobić, żeby wyglądały troszkę jednak lepiej, bo mają dosyć sztuczny wygląd, to trochę je zmierzyć. I to jest taki zabieg, który stosujemy, jak chcemy, żeby rzęsy właśnie miały taki bardziej naturalny wygląd. Wyczesać je i troszeczkę zmierzyć, tak trochę je potraktować. Czy widzicie różnicę? Już nie są takie równiusienieńkie. Wiem, że to wygląda strasznie, jak je tak niszczę, to są rzęsy syntetyczne, więc nic im, że tak powiem, nie będzie. O. Trochę lepiej wyglądają. Zaczynam od tej strony i używam swojego kleju. Najlepszy klej, najlepszy, nie ma lepszego nadal. I zaczynam od wewnętrznego kącika, żeby trochę to wyglądało lepiej z przodu, a resztę układam na kresce. I jak widzicie, przykleiłam je trochę powyżej swojej własnej linii rzęs. To jest celowo, żeby podnieść oczko, żeby kącik mi się tak nie wrzynał. Także zaraz będę wypełniać tutaj tą mini przerwę. Okej, okay, i biorę sobie teraz taki eyeliner z Art Deco w kolorze czarnym. Co robię, to tutaj między rzęsy moje i sztuczne wsuwam ten eyeliner i wypełniam tą pustą przestrzeń, żeby było złudzenie, że to są rzęsy. I z drugiej strony to samo. Powiem wam, że mi się bardzo te rzęsy podobają. I są dosyć wygodne w noszeniu. Oczywiście jak ktoś chce, żeby wyglądały naturalniej, to trzeba je przyciąć. Ja dzisiaj przykleiłam calutki pasek. No i co sądzimy o tym różu? Fajny czy nie? Tak się zastanawiam, czy go zostawić, czy go nie zostawić. Trochę mnie przytłacza, ale z drugiej strony walentynki. Nie wiem, czy nie zmienić go jednak na coś jasnego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z ustami. Okej, okay, i tak wyglądają oczy. Oczywiście muszę jeszcze dokończyć brwi. Na brwiach mam henne. Ostatnio sobie z wami robiłam na live i teraz nałożę mydełko do brwi w kolorze przezroczystym od Lula Love. Jeżeli hasło Love jeszcze działa, to napiszę wam w opisie, bo ostatnio właśnie w weekend dziewczyny wrzuciły zniżkę na stronę i na hasło Love 15% zniżki również na naszą wspólną kolekcję. Niestety perfumy się wyprzedały, słuchajcie. Myślałam, że jeszcze trochę zostało, ale się wyprzedały. Także nakładam sobie mydełko i polecam wam właśnie te mydełka. My razem stworzyłyśmy jeszcze brązowe. Też jest dostępne i mają mnóstwo fajnych kosmetyków. Także wymydełkowane brwi. Później sobie je dokończę, jak już mi wyschną. Dodatkowy bonus jest taki, że łatwiej się zmywają, jak są właśnie mydełka. Jak jest mydełko na brwiach. Róż! I mamy dwa róże. One są za niecałe 10 zł. Wyglądają prześlicznie. To właśnie był hit TikToka. Róż serduszko. Podobno ładne. Tak wygląda. Tu otwieram... Tu jest mokry róż w środku. No, nie wiem dlaczego myślałam, że to będzie suche. A tu mamy aplikator. Teraz stempelek. Takie cute! Ale cute! No i teraz albo palcem, albo szybko pędzelkiem trzeba to rozetrzeć. Przesłodki. Wiem, że któraś amerykańska firma chyba jakiś czas temu miała właśnie te takie mega serduszkowe róże. Bardzo ładne. Zimne. Przepiękne. Mega fajny koncept. Blush stamp. Z drugiej strony zobaczę drugi kolor, który myślę, że będzie mi troszkę lepiej pasował. Chociaż dzisiaj do tego makijażu faktycznie pasuje zimny róż. Spróbujmy ciepłego. I to kupiłam w moim Action. Normalnie były przy kasie. Nie były na sekcji kosmetyków, tylko były przy kasie na sekcji walentynek. I w Holandii też je widziałam, jak byliśmy. Jeszcze raz. Mega satysfakcjonująca sprawa. Ale fajnie. Ten mi się bardziej podoba. Taki jest na co dzień. Chociaż są dosyć podobne. No ten jest chłodniejszy, ten jest cieplejszy. Podobne wykończenie. Piękne. Czekajcie, tutaj dołożę pomarańczu. Już bezpośrednio tutaj.
tutaj dołożę różu, żeby to troszeczkę wymieszać. Ale fajny kosmetyk, taki wiecie, Bayer, ten różowy jest mocniejszy i taki dosyć go widać. Bardzo fajne róże, bardzo fajne róże. To jest coś, co warto mieć w tej kolekcji. Jak nawet nie chcecie paletki, to róże są spoko. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle są do dostania. Tutaj wyrównam. Ale świetnie się blendują i szybko zastygają. Świetna sprawa. Róże ekstra. No to szminki. I szminki z kolekcji 1795, kolekcja szminek Max & More na walentynki. I mamy tutaj 6 szminek, więc sporo. Czekajcie, zdejmujemy taką osłonkę i w środku mamy pomadki. Z tego co widzę, dosyć ciemne. Zobaczymy, czy kolory są walentynkowe. Pierwszy kolor to jest Red Velvet. I jest bardzo ciemny. Lecę po kolei ze wszystkimi, żebyście zobaczyli. Są mocno napigmentowane. Wybaczcie nierówną aplikację, ale chcę po prostu tutaj, wiecie, wypróbować wam wszystkie kolory. W smaku jak zwykła szminka, nie tak taka tania. I kolor ciepły, czerwony. Następny kolor, ja tutaj dosłownie idę po kolei, to jest Wine Not. I chyba będzie też taki dosyć ciepły. Aha. Jeżeli ja bym nadawała nazwy, to bym zamieniła nazwami. Te dwie szminki. W ogóle jestem w szoku, jak bardzo są kremowe i jak dużo mają pigmentu. Naprawdę. Bardzo fajne. Nawet ciężko się zmywają. One są dosyć trwałe, te pomadki. A tutaj mam, słuchajcie, mokrą ściereczkę do makijażu. Muszę powiedzieć, że trwałe. Teraz kolor mega fuksjowy. Taki fuksjowo-różowy. Rosy Kisses. Nie moja baja. Zimny róż. Fuksja. Kojarzy mi się z jakimś kolorem z Maka, który na pewno kiedyś nosiłam. Nie jest zły. Trochę za zimny dla mnie, ale nie jest zły. No wiadomo, teraz do makijażu oczu i tego na policzkach, co się tu dzieje, dużo różu, to jest intensywnie. Ale jakby był sam, do kreseczki, tylko do rzęs, czemu nie? Usta mnie już bolą. Ała. Jeszcze 3. Następny kolor to jest Soft Teddy i to będzie pewnie troszeczkę inspiracja Velvet Teddy z Maka. Taki ciepły brąz. Bardzo jesienny kolor. Nie mój. Za ciemny i za ciepły. Nie jest zły, ale myślę, że kolor na jesień. Jakoś teraz nie czuję takich kolorów, teraz chcę wiosny. O kurczę, jakie one są trwałe. Powiem wam, nie spodziewałam się, że będą takie trwałe. Myślałam, że a, takie sobie zwykłe szmineczki, słuchajcie. Raz, dwa, pomaluję. Nic bardziej mylnego. Wow, i jeszcze chyba 2 kolory mi zostały. Następny to jest Eye Candy. Nie wiem, dlaczego taki upór, żeby to było, że koniecznie muszą być czerwone pomadki na walentynki. Jakoś nie rozumiem tego. Nie czaję tego. Nie. Jakoś brakuje mi trochę tutaj różu. Takie piękne róże, takie piękne cienie, a tutaj same czerwone pomadki. No ale powiem wam, że jestem w szoku, jaka jest dobra jakość. I ostatni kolor. Instant Crush. Najładniejszy z całej kolekcji. Słuchajcie, można marudzić, ale za 17 czy tam za 18 zł, 6 szminek, to jest naprawdę super okazja. Bardzo ładny kolor. No i co sądzicie o tym walentynkowym makijażu? Czy dla was ten róż to jest za dużo, czy nie? Dajcie koniecznie znać. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. A to był test walentynkowej kolekcji z Action, którą na pewno warto mieć i zwrócić uwagę, jeżeli lubicie takie kolory. Mam nadzieję, że test wam pomógł. Przede wszystkim w waszych wyborach zakupowych. Dajcie mi koniecznie znać, co przykuło waszą uwagę. Co wam się podobało, a co się wam w ogóle nie podobało i czy kupujecie kosmetyki w Action. Czekam na wasze komentarze, no i na kciuki do góry. Buziaczki, kochani. Pa, pa. I miłych walentynek.